Chyba znowu będziemy mieli gobosików w klatce zamkniętej. Znajdź klucz oraz uratuj gobo. Okej, nie ma problemu. Tutaj mamy rozpoczęcie poziomu i jedziemy z koksem. Dobra, zostałeś pokonany, gościu. Jestem tylko ciekaw, czy przeciwnicy się spawnią na nowo, jak się ich pokona. Czy oni dopiero się spawnią, jak powiedzmy krok by poszedł gdzieś tam hen daleko. Ale kurczę, graficznie ładnie ten poziom się prezentuje, powiem wam szczerze. Czekajcie. Aż sobie popatrzymy tak z lornetki. Ładne rozpoczęcie poziomu. Tutaj zaczynamy od mostku. Teraz odwróćmy się w tę stronę. Tutaj mamy gobosika, którego trzeba uratować. Nie no, kurde, twórcy to przeszli samych siebie, moim zdaniem, kurczę. Szczególnie, że można zobaczyć tutaj bardzo łatwą zmianę, że poziomy są bardziej otwarte niż w kroku jedynce. Nie wiem, czy zauważyliście. Jakby to można powiedzieć, gra dzieje się bardziej na takim otwartym terenie. I widzę, że ten Dantini się z powrotem spawnią. Dlatego dobrze, warto byłoby ich pokonać. No i co, lecimy dalej w rytmie tej pięknej, tropikalnej muzyki. A ja dla osób ciekawskich nagrałem to 4 czerwca o 10:18, więc można by powiedzieć, że możemy poczuć taki tropikalny klimat, bo u mnie... No, bo u mnie po prostu jest w miarę ciepło, ładnie słoneczko świeci, tak więc... Wczujmy się w ten tropikalny klimat. Wow, to trochę było słabe z mojej strony, nie powiem, że nie, trochę to było słabe. Ale kurczę, muzyka jest dość przepiękna, soundtrack jak i grafika, to w ogóle moim zdaniem na wysokim poziomie to wszystko jest tutaj. No i mamy gong, moglibyśmy tego gonga uderzyć w sumie. I zobaczymy zaraz, co się stanie, jak uderzymy. Raczej nie skończymy poziomów, to wątpię. Ale można zawsze spróbować uderzyć w gonga, a co nam szkodzi? A i nie wiem, czy wspominałem, ale ten let's play będę robił na 100%, tak więc to będzie dosyć też ciekawa przygoda, bo nigdy nie 100%owałem kroka dwójki, tak więc będzie ciekawie. O, i możemy sobie w gonga uderzyć, tak o. Fajnie. Dobra. Coś mi się wydaje, że trzeba tutaj na dół zejść, więc zejdźmy. Okej, trzeba coś takiego robić. Nie wiem w ogóle, czy jest coś takiego jak obrót w tył, bo próbuję wciskać cokolwiek, ale nic mi nie ładzia, więc jestem po prostu ciekaw, czy coś takiego ma miejsce. Ale fajnie, żeśmy tutaj sobie jaskinie zwiedzili, muszę przyznać, tak więc no, jak najbardziej na plus. Widać, że klimatem bardzo chcą też dorównać krokowi pierwszemu, a raczej kroku jedynce, tak więc jak najbardziej szanuję za coś takiego. Przy okazji nowe serduszko żeśmy zdobyli, tak więc tym bardziej, kurde, szacuneiro. Szacuneczek. I lecimy dalej do przodu. Au, nie to chciałem zrobić. Nie doleciałem po prostu. Ładnie, kurde, chodzi ten emulator PS1, ten Duck Station. Bez żadnych, kurde, przycinek ani nic. Super sprawa. Dobra. Mamy tutaj motylka. Motylek oczywiście może nam również stanowić zagrożenie. Pamiętajcie o tym. Trzeba się bać motylka. Tutaj mamy, kurde, różnokolorowych Dantini, którzy sobie skaczą. Znaczy skaczą, Jezu, bujają się na lince. I wiecie co? Ja bym dał on... Muzykę bym trochę podgłośnił, dialogi bym dał tak, ale efekty bym lekko ściszył, wiecie? Bo uważam, że jednak... O, mamy tutaj Omniplay. A nie wiem, o co z tym chodzi, Omniplayem.
Bo jednak, kurczę... Chcę, żeby muzyka nieco głośniejsza była, wiecie o co chodzi? I tak efekty dźwiękowe są też w miarę głośne, więc myślę, że nie ma na co narzekać. Oj, nie przeżyję chyba tego spotkania, wiecie? Tu chyba checkpoint. Ej, te gongi to chyba checkpoint jest, nie? Powiedzcie mi, czy te gongi to są checkpointy, czy nie? Ale chyba tak. Tak mi się wydaje. Bo nie bez powodu one by tutaj były. Nie wiem, o co w ogóle z tym chodzi. Tak szczerze. Wow, ale żeśmy do góry polecieli, ja pierdziule, tego się nie spodziewałem. Ale żeśmy do góry polecieli, ja pierdziule. O, dokładnie tak, trzeba było się obrócić i lecimy teraz dalej. Brakuje nam jeszcze 20. Ale szybko się gra ładuje, fajnie nawet. Ej, to mi się podoba, że ta gra się tak fajnie szybko ładuje. Yuppie! Ej, no kurde, kroczek jest słodki, no nie mówcie, że nie. Jest słodki. To jest słodki krokodylek. Słodziak. Dosłownie. Teraz, dobra, teraz jak to się robi? Aha, coś takiego. Na 1 na 4 mamy. Mielibyśmy pewnie 1 na 5, ale no kurczę pieczone. Albo w ogóle mielibyśmy 5 na 5, ale no niestety straciłem żyćko. I tutaj również stracę chyba. No, straciłem. Kurde, game over, nie! Nie! Chyba wracałem w stare czasy, jak w kroku jedynce labiłem. Sailor Village. O nie, wyrzuciło nas. I cały poziom od zera robimy. Ale hamuwa. Cały poziom od zera robimy. O kurde, ale ta gra ma ostre zasady, ja pierdzielę. Dobra ludzie, to wiecie co, dla was to będzie, mówię, jedno kliknięcie, dla mnie to będzie podróż przez cały jeszcze poziom, tak więc... Widzimy się za niedługo, moi drodzy, jak ja zdobędę klucz i będę znowu w tej jaskini, tak więc... Widzimy się later. Dobra, moi drodzy, jesteśmy z powrotem. Co mamy tutaj? A, sandwicha nie mamy, czyli nie damy rady tego teraz zrobić, no bo kurde, gdybym miał... Znaczy sandwicha, donata. Bo gdybym... Kurczę, to jest słabe naprawdę, bo chciałem tutaj zrobić 100%. I ja myślę, że chyba wrócimy do tego poziomu za chwilę, jak go ukończymy normalnie. Żebym mógł zdobyć tamte kolorowe właśnie te klejnoty, no bo to trochę bez sensu jest, że teraz mi się nie uda zdobyć tych kolorowych klejnotów, dlatego że tego donata nie mam, a powinienem go mieć, tylko że on jest zużyty już, więc chyba, że da się go jakoś skoczyć. Nie, nie da się. Szkoda, myślałem, że się uda mi jakoś to ogarnąć. Dobra, najważniejsze, żeby teraz tego gobosika uratować. Okej, okay, gobosika uratowaliśmy, więc pewna misja tutaj została zrobiona, w sensie pewna część misji została zrobiona. Więc teraz wróćmy. Mam nadzieję, że się te klejnoty, co teraz zebrałem, zapiszą i kupimy donata i lecimy z powrotem tutaj. Tak, zapisało się. To lecimy do sklepu, kupujemy donata i ja robię teraz takie ultra 100% zbierając wszystkie kolorowe klejnoty. Bo ja się nie poddam, nie ma takiej opcji. Ah, no! Bye! Ah, eh!
Dobra, wychodzimy teraz. Mamy kupione, więc o to właśnie się mniej więcej rozchodziło. Wracamy do tego pierwszego oficjalnego poziomu. A, teraz mi się gra raptem nie zapisze, okej. Please insert original memory card. Retry. Okej, czyli będę musiał chyba za pomocą save state'ów zapisywać. Nie chciałem tego robić, ale okej, niech będzie. Okej, no to w takim razie niech tak będzie. Lecimy z powrotem tutaj. Raz jeszcze. Dobra, jesteśmy z powrotem, bardzo fajnie. I teraz tak. Dałem mnie do data. Jak to się używało teraz? Trójkątem. Okej. Dobrze. I serduszko dodatkowe. Nice one. O to chodziło. Ale to wciąż będzie nam brakowało tych klejnotów zwykłych. Chyba. Gdzieś żeśmy zgubili. Aha, dobra, tutaj mamy jeszcze jakąś sekcję. W ogóle co do tych Dantinosów, które się tutaj takie te zielone bujają, to nie wspomniałem, ale przyjrzyjcie się im dokładnie. Oni mają strój tego, Freda Flintstona, albo ogólnie Flintstonów. Nie wiem, czy zauważyliście. Powinniście zauważyć. O. I mamy zebrany kolejny puchar lub trofeum, whatever. Ale wciąż... Dobra, to już widzieliśmy. Ale wciąż, kurde, brakuje mi tych 10 klejnotów, gdzie one są? Ja chyba aż pójdę, kurde, zobaczyć, gdzie one są, bo jestem po prostu tego ciekaw. Gdzie ja mogłem je pominąć? Dobra, moi drodzy, nie ogarnąłem petardy. Trzeba było, jak widzicie, tutaj użyć tego trójkącika. Oczywiście nakierować na robocika, żeby, wiecie, można było wybrać tego robota. No i zebrać tutaj pozostałe klejnoty. Tak więc o to tutaj w tym wszystkim chodziło. Teraz mamy pełne 100% i możemy grać do końca poziomu. No i lecimy w tę stronę. Przypomnę raz jeszcze, 100% tutaj mamy zrobione. Tak więc jakby ktoś nie dowierzał, to proszę bardzo, zrobiłem 100% i jestem czysty, okej? Przynajmniej tak mi się wydaje. Musiałem aż zerknąć do Justyny, zobaczyć jak ona to zrobiła, bo ja mówię, przez chwilę myślałem, że... Zgubiłem to w taki głupi sposób, że normalnie aż wstyd by można byłoby powiedzieć. Normalnie wstyd. A się okazało, że jednak nie tak. O, i tutaj mamy rozpoczęcie już jakby tutaj, gdzie wszystko zaczęliśmy. Więc teraz tak. Dając na lornetkę. Jak widzicie teraz przy wejściu do tego poziomu mamy ten właśnie puchar lub to trofeum. Więc to oznacza, że zrobiliśmy poziom na takie mocne 100%. Można to tak powiedzieć. Można to sobie tak tłumaczyć. Tak więc dobra, lecimy dalej z koksem. W ogóle też ciekawostkę przy okazji się dowiedziałem od Justyny, bo oglądałem sobie tutaj wyrywkowo jej odcinek w trakcie, kiedy byłem też na ZW szybkim. Okazuje się, że w wersji PC-towej Kroka 2, kiedy zbierało się 50 klejnotów, to miałeś życie. Z jakiegoś powodu w wersji na PS1 tego nie ma, nie wiem dlaczego. Okej, to teraz sobie zróbmy tak, że kupimy sobie jeszcze jednego tego odbijającego się kryształowego donata. Jednego sobie kupimy. I weźmiemy sobie jednego robocika. A co? No i o to chodziło.
A, tutaj mamy księcia, który chciałby pocałować swoją wybrankę, goboskę, ale no, nie tym razem, mój drogi. Może kiedyś się znajdziesz, nie będę ci tego tutaj... Nie będę ci źle życzył, myślę, że kiedyś znajdziesz sobie wybrankę swojego serca. No, czyli musimy teraz znaleźć skarb. Okej, no to lecimy dalej sobie z koksem. A co? Okej, okay, udało się zabrać klejnocik. O kurde, ty! Jednego pominąłem. W drugą stronę. Trzeba tego trzeciego zebrać. Dokładnie, o to chodziło. Ale teraz będziemy musieli wrócić tą całą drogą, więc... Co ja, żebym odwalił najlepszego? Odwróć się krok. Lecimy dalej z koksem. Nie ma to tamto, nie wolno się poddawać. Ale fajnie, że tutaj leci ten remix tej muzyki z kroka jedynki, jeżeli chodzi o te poziomy jaskiniowe. Bardzo fajna sprawa. O, i się przy okazji w palca skaleczyłem. Najgorzej. O, tutaj mamy sekcję elektryczną. Ale my sobie spadniemy tu w dół, ponieważ na dole coś tutaj jest, z tego co widziałem. Jest balonik, okej. I serduszko jest. Aha. I mamy cały czas na maksa. To kiedy dodatkowe serduszko zdobędziemy? Wolałbym mieć 5 żyć, żeby coś. Auć, to bolało. Aha, dobra, okej. Lecimy z koksem w takim razie. Szybciej, szybciej, proszę, proszę, nie zatrzymuj się. Okej, no to zrobiliśmy tyle, ile mogliśmy, tak sobie na dobrą sprawę. Tylko teraz byleby mnie to nie zgniotło. O, 22 dodatkowe klejnoty, bardzo fajnie. Okej, okay, czyli teraz w sumie jak zrobiliśmy to, no to możemy wrócić teraz z powrotem tam do tego rozwidleja, gdzie są te kolejki. To myślę, że to będzie dobry pomysł, tam gdzie są te wagoniki, więc lecimy z koksem. 57 minut nagrania, ja pierdziela, my dopiero co dwa poziomy zrobiliśmy raptem.